Moskwa. W imieniu Polski podpis pod trójstronnym układem o zakazie prób atomowych składa wiceminister spraw zagranicznych Józef Winiewicz. Podpisy składane są w stolicach trzech mocarstw nuklearnych. W Londynie sygnuje układ chargé d'affaires Bogdan Tomorowicz. W Waszyngtonie chargé d'affaires Marian Dobrosielski. Coraz więcej krajów zgłasza swój akces do porozumienia moskiewskiego. Wrocław, ognisko ospy, otoczony wałem ochronnym szczepień. Od połowy lipca świadectwo szczepienia stało się najważniejszym dokumentem. Ścisła kontrola przy wjeździe i wyjeździe z miasta. W kasie nie sprzedadzą biletu. Straż kolejowa nie wypuści. Wariola vera, ospa prawdziwa, jedna z najstarszych i najgroźniejszych chorób zakaźnych. W tych ciężkich dniach Wrocław żyje i pracuje normalnie. Miastem rządzą lekarze. Ostry dyżur dla całej służby zdrowia. Kilkudziesięciu lekarzy, pielęgniarek, salowych dobrowolnie odcięło się od świata. Zamknęli się z chorymi w szpitalu na Szczodrem. Pracują dzień i noc w czasie tropikalnych upałów, w ochronnej odzieży, w maskach na twarzy. By zapobiec szerzeniu się epidemii, trzeba było izolować wszystkich podejrzanych o jakąkolwiek styczność z chorymi. 3 tygodnie kwarantanny, przerwa w normalnym życiu. Kompletna izolacja. Dowóz żywności z zachowaniem pełnej ostrożności. Nie wolno dotknąć żadnego przedmiotu z izolatorium. Jedyny kontakt ze światem – telefon. Wszędzie chloramina. Chloraminą zalane chodniki. Przesycone chloraminą materace dezynfekują opony. Krzywa zachorowań spada. Coraz więcej ludzi opuszcza izolatoria. Ale walka z ospą jeszcze trwa. Wrocław zdaje trudny egzamin. W ramach ochotniczych chówców pracy młodzież najstarszych klas z liceum w Ełku spędza wakacje w powiecie augustowskim w leśnictwie Balinka. Po śniadaniu brygada leśna wyrusza do pracy. Specjalny półżek służy do pielenia i użyźniania gruntu w szkółce leśnej. Sadzenie młodego lasu i oczyszczanie upraw iglastych z najróżniejszych chwastów, krzewów i zarośli, które wyrosły tu całkiem ochotniczo i są niepożądanymi współlokatorami. Turnus trwa 2 tygodnie, zarobek dzienny około 25 zł, z góry przeznaczony na zbiorową wycieczkę. A zresztą nawet w chówcu pracy jest czas, ochota i siły na sport, zabawę. Słowem, prawdziwie aktywny wypoczynek. Warszawskie zakłady przemysłu odzieżowego. Zima czy lato, szyć trzeba, moda nie stoi w miejscu. Pracownicy Diora z Pragi pomyśleli też o własnych przyjemnościach. Nad Wisłą z funduszu zakładowego zbudowali sobie ośrodek wypoczynkowy. Kosztował przeszło 3 miliony złotych, ale chyba warto. Zaopatrzony we wszystko, czego spocony warszawiak zapragnąć może. Na razie puchy, nawet w upał, choć tak skarżymy się na to, że wszędzie tłok i trudno wypocząć. O istnieniu ośrodka mało kto wie, a więc zapraszamy przede wszystkim pracowników WZPO. Może jak zobaczą w kinie, uwierzą.
Zafra to zbiory trzciny cukrowej na Kubie. W pierwszych latach po rewolucji buntowano się przeciwko narzuconej przez plantatorów monokulturze. Rozwijając inne uprawy, zaniedbano niektóre plantacje. Dzisiaj zainteresowano się podniesieniem plonów, wprowadzono po raz pierwszy mechanizację. Kierownicy gospodarki kubańskiej uznają, że trzcina cukrowa pozostanie przez długi czas wielkim bogactwem Kuby. Symbolem tej rehabilitacji obecność przy zbiorach Ernesto Guevary, ministra przemysłu i szefa ekonomiki Kuby. Niezwykły i dziki krajobraz pustynny w górach skalistych w południowo-zachodniej części Kanady w prowincji Alberta. Jednym z najbardziej znanych w całym kraju farmerów jest Wilfred Hodgson. Trudno uwierzyć, że ten jeździec kończy właśnie 80 lat. Hodgson zdobył sławę jako oryginalny artysta. Jego ulubionym tworzywem są korzenie wielkich jałowców rosnących w okolicy. Przybierają one najbardziej fantastyczne kształty. O swoich dziełach rzeźbiarz twierdzi, wzorem antycznych i prymitywnych mistrzów, że stworzone zostały przez naturę, a człowiek je tylko wydobył i wykończył. Jarmark w Gaina jest zdarzeniem towarzyskim, handlowym i muzycznym. Znana już tylko z opowiadań, trombita nadaje ton festynowi. ...70 000 górali ściągnęło na tegoroczny festyn. W Rumunii muzyka i taniec ludowy pozostają żywą cząstką życia całego kraju. W centralnym stadionie w Lipsku święto sportu. 15 000 sportowców na boisku. 120 000 byłych i przyszłych sportowców na trybunach. Doskonałej dyscypliny i wyszkolenia. Wielu tygodni przygotowań trzeba, aby taki masowy pokaz się udał. Nie lada sztuki wymaga kompozycja takich żywych haseł. Napisy zachęcają. Spróbuj też, to wcale nie trudne. Na jeziorze Kisajno w Giżycku żeglarskie mistrzostwa Polski juniorów i tydzień kadeta. W klasie kadet startują zawodnicy w wieku od 10 do 16 lat. O zwycięstwo walczy 100 załóg. Na mazurskie wody przypłynęli też żeglarze z Anglii i NRD, ale nie zagrozili naszym wygom. Tytuł mistrza Polski zdobyła załoga z Gdyni, Stanisław Stefański i Piotr Ludwiczak.
denerwujcie się. Kadet to prosta i bezpieczna łódź młodzieżowa. A młodzi żeglarze twierdzą, że lepsza niż Finn, Hornet, Słonka i Omega.